Witamy w kolejnym odcinku Goal Line TV Powered by the Outlaws. Krzysztof Wydrowski i Chris Jasia. No zaczynamy tradycyjnie od PLFA. PLFA 2. PLFA 2, okej. Okay. Nasza ulubiona liga, not anymore. No. PLFA 2, Griffon Słupsk, Wiedźmina niesie, że ściągają czterech importów. Co o tym sądzisz? No to wiesz, pytanie jest na jaki czas i do czego ściągają tych importów? Czy to mają być gwiazdy na jeden sezon, żeby tylko pokazać i podnieść tą drużynę w jednym sezonie, czy to bardziej długoterminowo mają być, żeby podzielić się wiedzą, doświadczeniem, żeby podnieść tych local players? No, tak? Drużynie z Słupska przydałyby się oba te rozwiązania, bo chyba 17 porażek z rzędu ta ekipa ma, więc nawet jeśli mieliby tylko wspomnieć na poziom sportowy, to byłoby zdrowe dla Słupska, który po prostu potrzebuje zwycięstw, żeby zebrać lokalny talent. Tak. Natomiast Gavin Campbell, head coach Griffons, deklaruje, że są zawodnicy właśnie long term, którzy mają rozwijać polskich national players. No to ma sens. Z mojego punktu widzenia mógłbym powiedzieć, że dla nas to importy, to chcemy takich importów, którzy będą z nami przez nie rok, ale przez dłuższy czas i będą budować razem z nami tą drużynę. Będą przekazywać tą wiedzę i te doświadczenia, a nie tylko, że one and done, że wskakują i wyskakują. Tak? No to jest właściwa droga, którą powinno się podążać. Tutaj ważnym aspektem jest też zarządzanie importami, bo Griffon Słupsk nie mają takiego problemu ze względu na mały roster kadrowy, ale wiele drużyn top ligi ma wielu utalentowanych zawodników na tych kluczowych pozycjach, które obsadzają importami i niestety ci zawodnicy nie grają, a jeśli grają, to grają w czwartej kwarcie blowoutu, zamiast wystawić ich na początku i ewentualnie później ratować sytuację, podciągać importami. Jeśli wiemy, że ten mecz jest do wygrania bez problemu z importami, no to lepiej dać zacząć polskim zawodnikom, a później, jeśli trzeba, to wystawić importów. Ktoś powie, że importi to nie będą chcieli przyjeżdżać, żeby nie grać, żeby siedzieć na ławce i tylko na treningach wspierać. To trzeba wybrać takich importów, którzy będą chcieli, bo oni mają płacone i mają działać tak, jak chce tego klub. To też pytanie, jakich importów? Czy skupiasz się i ściągasz importy tylko na skill position, tak? Czy ściągasz na inne pozycje? No, moim zdaniem, patrząc na nas, to była to bardzo mądra decyzja, że w tym roku wzięliśmy liniowego, bo to procentowało i po jednej, i po drugiej stronie piłki i w całej drużynie. Dzięki. Przejdźmy do NCAA. Chris, jak po tym tygodniu rozgrywek? Bardzo ciekawy weekend w NCAA mieliśmy teraz. Pierwsza czwórka wygrała, Clemson, Ohio State, Alabama i Notre Dame bez większych problemów przeszli dalej. Piątka Iowa, pierwszy raz w historii, start 10-0, też bardzo, bardzo mocno grają. Szóstka Baylor, totalnie została zdominowana przez Oklahoma. Przegrali dużą przewagą i Oklahoma teraz, jest dyskusja, że jeżeli wygrają Big 12, czy oni nie przeskoczą i będą w tym miksie na koniec roku, czy oni nie mogą wejść do tej czwórki. To będzie ciekawa sytuacja, ponieważ Oklahoma przegrała z Teksasem. Notre Dame zlał Texas na początek sezonu, a przegrał tylko z Clemsonem. To teraz będą te wszystkie subiektywne oceny wchodzić w grę i zobaczymy, co dalej z tym będzie się działo. Jeżeli chodzi o inne drużyny, to LSU przegrał drugi mecz rzędu. Jak pamiętamy, dwa tygodnie temu LSU był numer 2 w rankingu, Alabama 4, przegrali z Alabama, a teraz przegrali z Arkansas, czyli ich praktycznie w tym wszystkim, w tym całym zamieszaniu nie ma. Było pytanie co do Stanford też, że jeżeli Stanford wygra do końca roku, a oni w weekend po Thanksgiving grają z Notre Dame u siebie i wygrają Pac-12 Championship, czy Stanford nie podskoczy to, ale Oregon już załatwił ten problem, bo wygrał ze Stanford 38-36 i Stanford teraz ma dwie porażki i odpada. Oregon do tej pory nie notowany jest. Ale wrócił do rankingu 7-3 teraz, tak, tak. No to nie ten sam Oregon, który był w poprzednich latach, ale to jednak nadal groźna drużyna widać. No bez Chipa Kelly'ego ta drużyna trochę się zmieniła, tak. Ale zawsze ten uniwersytet będzie przyciągał talenty z zachodniego wybrzeża Stanów. No i nasz czarny koń od początku sezonu, Utah. Przegrał w podwójnej dogrywce z Arizoną, no i teraz ich też nie ma w tym wszystkim, czyli najlepsza drużyna, która wygra Pac-12, to może liczyć na to, że będzie miała najmniej dwie porażki, czyli jakby z tych Power 5 Conferences, Pac-12 nie ma w ogóle w playoff picture, tak?
No i musimy dwa słowa powiedzieć o Houston, bo Houston perfect season do tej pory, oczywiście w mniejszej konferencji są niżej w rankingu, ale perfect season do tej pory. Przegrywali 20 punktami w czwartej kwarcie i jednak wyciągnęli 35-34, wygrali swój mecz, tak? Widać, że it ain't over till it's over. No i oczywiście nie możemy ominąć Navy. Jedną porażkę mają tylko w tym sezonie z Notre Dame, ale bardzo dobry sezon, co jest wyjątkowe dla tak zwanych Armed Forces School, czyli Navy Air Force Army. Tak, to jest nietypowe też z tego względu, że patrząc na ich linię ofensywną, oni nie mają prawa wygrywać. Tam jest maksymalnie 265 funtów. Mają taką linię jak my. Dokładnie, to jest linia jak w PRFA. Tam są limity wagowe ustalone przez uczelnie ze względów właśnie militarnych. No i ci zawodnicy nie mogą przekroczyć pewnej wagi, zarówno w O-line, jak i w D-line. W takim razie mamy pewnych zawodników, którzy, no, można powiedzieć, są undersized. No tak. Te drużyny też nie grają górą, bo ich głównym fokusem jest walka, przygotowanie do walki o wolność Stanów Zjednoczonych, a nie gra na uczelni. Też warto zwrócić uwagę, że rekrutacja z jednej strony jest dla nich utrudniona, no bo... No i mają pewne standardy akademickie, szkoły i tak dalej, trudno się dostać. Tak, ale no przede wszystkim muszą odsłużyć swoje, tak? Oni mają po ukończeniu szkoły 3 lata do odsłużenia, to nie jest krótki okres, to jest deklaracja, że możesz pojechać do Iraku, do Afganistanu, więc... No to i mamy przykład Roger Staubach w latach 60. Wygrał Heismana w Navy, tak? I od razu go wysłali do Wietnamu na 3 lata, tam oczywiście trenował, rzucał piłką, nie widział tam żadnych strzałów, no ale 3 lata odsłużył, wróci do Dallas, wygra Super Bowl, tak? Tak, tak, tak. No mamy teraz chociażby przykład aktualny, offensive tackle startujący teraz dla Pittsburgh Steelers, czyli Villanova. On też służył w armii, był w wojskach lądowych, był nawet jakimś tam komandosem i jest teraz z powrotem w NFL po tej przerwie. No. Pamiętam też sytuację sprzed paru lat, Campbell z Air Force, on chciał iść do NFL, chciał wymóc na armii, żeby dała mu, zwolniła go ze służby bezpośrednio po ukończeniu studiów, ale niestety to się nie udało, no i mimo że Detroit wydraftowali go w 6. czy 7. rundzie, gdzie nie mogli z jego usług skorzystać. Masz tych rookies, którzy są trochę starsze, tak, troszeczkę podobne jak BYU, bo BYU to szkoła mormońska, jak tam się idzie, to trzeba wyjechać w ciągu studiów na 2 lata na misję gdzieś w świat mormońską i wtedy masz takich seniors, którzy nie mają 21, 22, ale 24, 25, 26 lat i idą jako rookie do NFL. Steve Young, najlepszy tak. Chyba alumn William Young. Pra-pra-pra-wnuk założyciele Mormon. Dokładnie tak. To, więc to jest też ciekawa historia i również Super Bowl quarterback, więc to różnie te koleje losu mogą się potoczyć, a droga do NFL czasem jest kręta, tak. Ale prowadzi jednak do celu. No przejdźmy teraz do NFL. Jak ci idzie fantasy? No to był ciężki dla mnie tydzień z tego względu, że Tom Brady, który jest quarterbackiem w jednej z moich drużyn, miałem go spotkać jako przeciwnika w drugiej z kluczowych lig. To jest zawsze dylemat, zawsze strasznie mnie to męczy, komu kibicować. Zresztą DeMarco Murray również grał. Ale nie miał takiego świetnego przeciwko mnie. Zarówno Brady, jak i Murray mieli takie sobie mecze. Ja wygrałem w jednej lidze, w drugiej przegrałem. Ja się spodziewałem tego słabszego meczu Toma Brady'ego. On nie lubi aż tak bardzo Giants, mimo że to jest jedna z najsłabszych teraz obron w lidze. Oni przegrali 3 z rzędu do Giants i 2 Super Bowl, tak? Tak, tak było. Tylko jedna w historii wygrana Belichicka i Brady'ego z Giantsami. Natomiast no, nie miałem wyjścia, nie wolno posadzić Toma Brady'ego na ławce, więc ten mecz z Tomem Brady'em na quarterbacku przegrałem, mój przeciwnik również go przegrał w meczu, gdzie miałem Carsona Palmera. Co ciekawe, w tej lidze mam już Roethlisbergera, którego nie wystawiłem, bo miał być... On zaczął jako backup i wszedł. Tak, i zresztą pobił rekord w ilości yardów wchodząc z ławki. Szczerze mówiąc, zastanawiałem się nawet nad Landry Jonesem, bo to był dobry mecz. Ale miał kontuzję. Ale chciałem go wystawić, bo Big Ben miał kontuzję, Landry Jones miał być starterem, chciałem wystawić Landry'ego Jonesa. No ale jednak on odniósł kontuzję w pierwszej kwarcie, tak. No i skończyło się jak się skończyło. A oprócz tych dwóch znakomitych quarterbacków mam jeszcze Tonego Romo, więc niedługo... Ja wraca w tym tygodniu. Wraca. Jezus Maria, na reareszcie. No Dallas bardzo potrzebowało tego zawodnika. Dallas to nie jest moim zdaniem kwestia jednego zawodnika. To jest kwestia całej drużyny w tym momencie, która po prostu nie wytrzymuje tą presję, nie wytrzymuje tego, co się dzieje, zaczyna w ogóle się sypać. 7 porażek z rzędu.
i w 6 z tych meczy, oprócz ten z New England, to prowadzili w czwartej kwarcie i nie potrafili po prostu zamknąć ten mecz w czwartej kwarcie. Wczoraj dokładnie tak samo. Nie było dużo ofensów, 6-3 wygrywali. James Winston skakuje do end zone'u, fumble, Dallas fumble recovery i co jest? Defensive holding. Drugie życie dla Tampa Bay i oni mają touchdown no i wygrywają. Piękny bootleg, rzeczywiście. A nie zapomnimy o tym, że w ubiegłym tygodniu po tym ostatnim meczu teraz tu z Filadelfią w ubiegłym tygodniu, tak? To był Dez Bryant miał bardzo dużo do powiedzenia, tak? Bardzo dużo się wymądrzał w mediach, co to jest, co tu się dzieje, i tak dalej. No ale jak Dallas w czwartej kwarcie miała piłkę i rzucili do niego na first down, to on po prostu zwyczajnie opuścił tą piłkę. O ręce, no, odbiła się i nic z tego nie było. Mam Deza Bryanta w jednej drużynie fantasy, też go obserwuję i w tym meczu również miał jednego dropa na first down w ale trzeciej próbie. Ale to był krytyczny drop w czwartej kwarcie, jak Dallas miał piłkę. Ale tutaj w czwartej kwarcie, jak się skończył mecz? Interception Tampa Bay, dlaczego? Bo Dez Bryant nie poszedł po piłkę. Ale to była druga rzecz, do czego nie doszliśmy, bo pierwszy ten drive, jak Dallas musiał pantować i potem Tampa Bay poszła na touchdown, to w ten drive, gdyby Dez złapał, to mieliby first and ten i tak, musieliby pantować, a potem na ostatni drive to był interception, bo Dez zrobił... Bo Dez zerknął i tylko prosił o flagę, gdzie tam flagi nie powinno ja być. Ja też tak potrafię, kurde, niech mi zapłacą 14 milionów, żebym tak zrobił. Drużyna Dallas ma duże problemy, zwolnili Josepha Randla, co nie było dobrze przyjęte przez szatnię po tej kontuzji. Greg Hardy z problemami... Sean Lee out. Sean Lee jest out, Tony Romo, Dez Bryant przez większość sezonu również out. Ja wiem, że mam nadzieję z powrotem Tonego Romo i bym nie skreślał Cowboys z playoff picture. W tej dywizji, co tam się dzieje, musimy pamiętać o tym, że czytałem o tym dzisiaj, jeżeli Giants wygrają tylko połowę meczu do końca sezonu, Dallas jeszcze ma Washington 2 razy, Philadelphia może też się potknąć, może się okazać, że będą na pierwszym, drugim miejscu tylko 9-7. Ta dywizja jest naprawdę niemocna w tym roku. Tony Romo wbrew obiegowej opinii jest świetny w grudniu, jego statystyki są tutaj niesamowite, między innymi dlatego go wziąłem do fantasy. To jest zawodnik naprawdę klacz, on jest najwyższej klasy, jeśli chodzi o te kluczowe momenty, mimo że wszyscy się nabijają, że Tony jokes. Tak, no dobra, no ale Carolina znowu wygrała. Carolina, no nie był to przeciwnik najwyższych lotów, trochę się męczyli, ale wygrali zdecydowanie. Bardzo mi się podoba futbol grany przez Carolinę. Cleveland Browns znowu przegrało. Tutaj Gary Barnidge na szczęście touchdown. Johnny Manziel coś tam pokazywał, rzucał prawie 400 yardów. Tak, no ale grali z Pittsburghiem. Grali z Pittsburghiem, który jest coraz lepszy ostatnimi czasy, no i jest playoff contender. Antonio Brown, to co on robi, no, to jest niesamowite. A co powiesz o tym Green Bay? 3 porażki rzędu, ostatnio z Detroit, u siebie. Pierwszy raz od 90. Tego chyba pierwszego roku. Czy tak, Brett Favre był jeszcze w Atlanta Falcons, Mike Tomczak był quarterbackiem Green Bay, tak, a Calvin Johnson, Megatron był w przedszkolu. Tak. Więc rzeczywiście dawno temu taka sytuacja miała miejsce. A niepamiętnych czasów, że Green Bay 3 porażki rzędu. No, Aaron Rodgers robi co może, ale jakoś tutaj jakoś nie mogą zapaść tego flow. No i też defense staje na wysokości zadania tylko przez część meczu, a przez inną część meczu przesypia. No i wspomniałeś Brett Favre, który do wczoraj był liderem, career leader w passing yards, a wczoraj Peyton Manning go przekroczył. No przekroczył go, ale chyba nie będzie wspomniał tego dnia zbyt dobrze. Nie. 3 przechwyty w pierwszej połowie, beznadziejny passer rating, no i tak naprawdę był wygwizdywany przez publiczność Denver. No bo przegrali. To jest beznadziejny sezon Peytona, ma już na swoim koncie 20 interception, to chyba rzeczywiście będzie już ostatni sezon. No, 18 sezonów w NFL na quarterbacku to jest dużo. Tym bardziej, że on nie opuszczał raczej meczy, tak? On miał tylko ten jeden rok, gdzie zszedł z kontuzją w Indii. Cały rok go nie było. Cały rok go nie było, a tak to grał zawsze. Nie wiem, czy widziałeś, a na ussports.pl wyszedł ranking wszystkich drużyn PLFA, czyli top ligi PLFA 1 i PLFA 2. Widziałem. Ja osobiście nie jestem zadowolony z tego rankingu. Uważam, że powinniśmy być w top 10. Myślę, że mamy mocne argumenty na to. Nie, całkiem serio mówiąc, tutaj żartem sobie powiedziałem. Ten ranking, wiadomo, jak z takimi rankingami jest. Belgia jest najmocniejszą drużyną piłkarską aktualnie, więc to jest ten sam poziom jakby abstrakcji.
Mnie niepokoi tylko to, że nie zostały dodane mecze sparingowe. W treści jest opisane, że będą mecze sparingowe leczone, tak. Trochę mniej, natomiast nie zostały dodane, bo gdyby zostały, to Oleśnica, która pokonała Highlanders Beskidy, nie miałaby zera punktów. To jest drużyna, która miałaby więcej i to mnie boli. To mnie boli ta niedokładność tutaj w tym tworzeniu. No, ale ja bym w ogóle był za tym, żeby nie liczyć sparingi, bo niektóre drużyny nie grają sparingi, niektóre grają jeden, niektóre dwa, niektóre trzy. To nie jest tak, że masz pre-season schedule, rankingu wszyscy FIFA, grają, tak? W rankingu FIFA liczą sparingi. To jest właśnie to. To jest amerykańska dyscyplina i europejski ranking, więc to nie zadziała. Zresztą wiem, jak jest z rankingami na przykładzie NCAA. Tam też wiele głów się mądrzy, ale niewiele z tego wychodzi. Tak, tak, tak. No w NCAA to mamy ten college football playoff. No, zobaczymy, czy to będzie zgodne. W ubiegłym roku wyszło nieźle, tak? Ohio State, Oregon. No ale tam Ohio ledwo się zmieściło, a skończyło jako zwycięzca. No właśnie, więc o to chodzi w playoffach, tak? Może trzeba więcej drużyn. Może dać na przykład bye week, zdjąć 6 drużyn. Niech trójka gra z szóstką, a jedynka i dwójka niech czeka. No tak jak w NFL, finale. Masz wild card. Tak, tak, jak wild card. Może to jest jakieś rozwiązanie. Ostatnio mówiłem o 8, teraz przechodzę do 6. Powoli rozwijajmy ten temat. I będziemy naciskać na NCAA. Będziemy. To już wszystko w dzisiejszym odcinku Go Line TV Parba Diawas. Prawie wszystko, bo niektórzy chcą zostać na specjalistę od rankingów Krzysztofa Krzemienia, tak. Który dzisiaj bez rankingów, ale trochę o Audiblach, o meczu Patriots, więc na pewno będzie ciekawie jak zawsze. Więc to już wszystko od nas. Dzięki, że nas oglądacie. Subskrybujcie, lajkujcie, szerujcie i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Cześć, witam wszystkich. W tą niedzielę jednym z najciekawszych meczów NFL było spotkanie Patriots Giants. Patriots wygrali jednym punktem po field goalu Stevena Gostkowskiego w ostatniej sekundzie meczu, ale chwilę wcześniej w serii ofensywnej Giants mieli szansę rozstrzygnąć to spotkanie. Na 2 minuty przed końcem meczu znaleźli się na 5 yardów od pola punktowego Patriots. Patriots mieli tylko jeden timeout, Giants mieli pierwszą próbę i po meczu Tom Coughlin był bardzo krytykowany za złe zarządzanie zegarem, za to, że Giants próbowali podawać, zatrzymywało zegar zamiast biegać, zamiast spalać cenne sekundy i przez to po kopnięciu field goala zostawili Patriots jeszcze minutę 50, co dało czas Tomowi Brady'emu na doprowadzenie tego kopnięcia z pola Gostkowskiego na wygranie tego meczu. Ale jak zaraz Wam pokażę, wcale to nie była taka zła decyzja, jak niektórzy komentatorzy uważają. Co ważne, w pierwszej próbie Eli Manning dostał z za linii bocznej polecenie grania biegu, ale postanowił zmienić zagrywkę, postanowił dokonać audible na linii, zmienił zagrywkę na podanie. Zobaczcie dlaczego. Patriots wyszli przygotowani na bieg Giants. Tutaj w środku w tackle boxie mamy 7 zawodników, tym defensive backiem jest Patrick Chung, świetny w obronie biegowej. Podczas gdy Giants mogłem przeciwstawić tylko 6 blokerów, natomiast na skrzydle wyizolowany Odell Beckham Jr. Najlepszy receiver Giants ma dla siebie prawie pół boiska, na którym może spokojnie zagrać 1-1 bez żadnej pomocy, bez niczego. Trudno się w tej sytuacji dziwić, że Eli Manning postanowił pójść na całość, zagrać o wszystko. No i jak pamiętacie, zapewne niewiele brakowało. Odell Beckham Jr. złapał tą piłkę. Czy to był chwyt, czy to nie był chwyt, trudno powiedzieć. Znowu mamy taką sytuację, że właściwie nie wiadomo, co jest chwytem, co nie jest chwytem. Ostatecznie sędziowie nie uznali tego przyłożenia. No i Giants przegrali ten mecz. Natomiast moim zdaniem było to całkiem sensowne ryzyko. Zobaczcie, jak to wyglądało na wideo. To już wszystko z mojej strony i dzisiaj i w ogóle w Goal Line TV, ponieważ z przyczyn osobistych niestety nie będę mógł kontynuować mojej pracy przy tym programie, być jako współprowadzący. Dzięki Wam bardzo serdecznie za ten rok. Cieszę się, że oglądaliście. Mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś ciekawego, a zachęcam Was do tego, żebyście dalej oglądali, lajkowali, subskrybowali, share'owali, bo Goal Line TV dalej będzie produkowany i myślę, że dalej będzie na świetnym poziomie. Tak więc dzięki jeszcze raz i do zobaczenia. Heh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